przed chwilą oglądaliśmy panią w filmie Lęk. I podzieliłam się tutaj taką uwagą, że trochę niezręcznie rozmawiać o eutanazji i umieraniu na schodach. No myślę, że każde miejsce jest dobre, żeby podejmować trudne tematy i zadawać sobie pytania. Schody są też częścią życia i jakimś naturalnym obiektem codzienności, więc oswójmy również takie tematy jako codzienne. To właśnie uciekamy od tego tematu. Wydaje nam się, że dzisiaj żyjemy w dobie takiej pogoni za wieczną młodością, za nieśmiertelnością i tu nagle film taki jednak bardzo intymny, mówiący o rzeczach, które właściwie każdego mogą spotkać i każdego spotkają. No każdego czeka śmierć. Tutaj jesteśmy równi, rzeczywiście jest tutaj sprawiedliwość. Ten film zadaje pytanie na natury oczywiście również moralnej i etycznej, ale przede wszystkim zadaje pytanie o wolność, wyboru, o możliwość wybierania zarówno tego, jak żyjemy, ale też jak długo, w jakiej kondycji i jak umieramy, jak odchodzimy. Dla mnie to oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to temat trudny, nawet można powiedzieć, że dla niektórych pewnie tabu, ale tym bardziej kino powinno takie pytania zadawać i o takie tematy i o takie wątki się upominać. To jest też film o miłości takiej rodzinnej między siostrami. Ja już tutaj rozmawiałam z Martą Nieratkiewicz, wspominałam, że to nie pierwsze spotkanie jako sióstr na planie. To jest jakaś chemia między paniami, że tak się przyciągacie. No rzeczywiście zagrałyśmy już wcześniej u Tomka Wasileckiego też siostry. Oczywiście to była kompletnie inna tam relacja, inny temat. Nie byłyśmy tak blisko, jak jesteśmy w tym filmie, jako postaci. Ten film rzeczywiście to tworzymy razem, właściwie nie schodząc z ekranu. I jedna bez drugiej nie istnieje. Cieszę się, że to działa, że ta chemia i ten rodzaj takiego wiarygodnego flow tutaj funkcjonuje, bo pozwala to rzeczywiście ten film uwiarygodnić i przenieść widzów w tę historię i przede wszystkim, mam taką nadzieję, poruszyć emocje. Które sceny były trudne dla pani do zagrania? Czy może to jest już takie aktorstwo, że nie ma takich scen? Nie, wszystkie były trudne do zagrania, to nie jest tak. Też nie rozbieram jakby pracy nad filmem czy pracy nad rolą na poszczególne sceny, tylko wchodzę, staram się wejść po prostu w życie postaci i spróbować wyobrazić sobie ten świat. Akurat w tym wypadku dla mnie niedoświadczony, nie zostałam doświadczona tak ciężko chorobą, więc próbowałam sobie wyobrazić, jakiego rodzaju to jest stan, że jakiego rodzaju to jest ból, że się nie chce. Czy pozwala się pani oswoić taki film właśnie z tym tematem, czy... Na pewno w sposób naturalny, pracując nad taką rolą, myśli się o śmierci, myśli się o odchodzeniu, myśli się o chorobie, myśli się o tym, czy i kto będzie się mną opiekował, czy mógłby się mną opiekować, myśli się też o odejściu. Ale i o życiu. I o sposobie, ale i oczywiście i o życiu, i o bliskich, i o tych, kto jest wokół nas, więc ten materiał rezonował we mnie i w trakcie zdjęć, i w trakcie przygotowań do tego filmu. No nie należał do łatwych rzeczywiście. Bardzo dziękuję i cieszę się, że widzimy panią na festiwalu filmowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.